To pan Andrzej. Panie Andrzeju, jak tam się kopie? Więc Andrzej kopie właśnie rów pod wodę, żebyśmy mogli doprowadzić wodę do naszego nowego budynku. To nadaje się tata do kopania? Nie. No właśnie. No i Andrzejowi się udało tutaj przekopać. Miśka, jak tatuś wykopał? Co? Jak tata wykopał? Kopał, tak? Wykopał tata? Nadaje się tata do kopania? Tak! No to super! Mamy tu okna, jak widzicie jeszcze tutaj sporo jest narzędzi różnego typu. I to jest taka część, w której my będziemy wirować miód, trzymać słoiki, puste słoiki, tak? Tutaj mamy część, też jak widzicie jeszcze jest w robocie, gdzie mamy zlew, tam gdzie jest misia właśnie jest prysznic. A tutaj wcześniej była toaleta, ale będzie teraz pomieszczenie na różnego rodzaju chemię, właśnie mopa, szczotki i tego typu rzeczy. No, nie wiem czy widzicie, to nie widzicie, no jeszcze elektrykę tutaj. Mamy jeszcze trochę roboty, znaczy nawet sporo, ale zostało nam dwa miesiące mniej więcej jeszcze, więc działamy powoli, coraz szybciej, coraz prężniej. I jeszcze klimatyzacja, więc Piotrek, jak to oglądasz, to ja się do ciebie po nią odezwę. Cześć, więc dzisiaj zapraszam was na film związany z naszą nową pracownią. Ona jeszcze z zewnątrz nie wygląda super, ale to dlatego, że my cały czas czekamy na lepszą pogodę, bo będziemy malować ją z zewnątrz, tak? Tutaj już zrobiliśmy takie daszki nad oknami, w środku już jest wyremontowane, jeszcze tam robimy, już została zrobiona instalacja elektryczna, wodna też już praktycznie, tam musimy jeszcze filtr podłączyć. No i największa robota jaka nam została to tak naprawdę ta na zewnątrz, czyli pomalowanie całego tego kontenera. Ja wam już tutaj to miejsce wcześniej pokazywałam, ale tutaj została wymieniona cała instalacja elektryczna. Tutaj docelowo będą stoły do odsklepiania, tutaj wirówki. No całe pomieszczenie już widzieliście, tutaj jeszcze wszędzie leżą różne rzeczy, są ślady, ale no to wiadomo, że jak coś się robi, są takie remontowe rzeczy, to zawsze jest duży nieporządek. Tam jeszcze będziemy montować filtr, już jest nowy boiler wstawiony. I powoli wszystko idzie do przodu, na pewno się wyrobimy i na pewno będzie fajnie. Ja wam później zrobię film, jak już on będzie w całości, będzie wysprzątany, już cały sprzęt będzie tutaj stał. I mniej więcej wam powiem, jak może nas to kosztowo wyszło i ile było przy tym pracy. No. I myślę, że to będzie taki fajny film, jak to już będzie później tutaj w środku wyglądało, jak już zrobimy cały budynek do końca i pomalujemy go z zewnątrz. A tutaj nasi nowi pasieczni bodyguardzi. Dwa pieski, żeśmy adoptowali. One są teraz tutaj na chwilę zamknięte, żeby się oswoiły z miejscem i za jakieś dwa dni będziemy już z nimi wychodzić na spacery. Jak wiecie, pójdą nam gdzieś w długą pod płotem, jakąś dziurę znajdą i uciekną. A tak to niech się do nas przyzwyczają przez dwa dni. Widzicie, jakie fajne. I wtedy będziemy sobie wychodzić już na długie spacery. Nasza córka jest teraz po operacji, więc do soboty nie może chodzić, a później mam nadzieję będzie się cieszyła i bawiła z nowymi pieskami. No, to do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!